Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof. Mam zespół Aspergera, podobnie jak mój starszy synek. Mam 36 lat i nagrywam to wideo dla tych z Was, którzy dopiero mnie zaczynają oglądać. Jest taka potrzeba, bo wielu z nas, z Was mnie nie zna, a ilość odbiorców, czytelników, oglądaczy przekroczyła 10 tysięcy osób. Zespół Aspergera zdiagnozowano u mnie w 2014 roku. Łatwo więc obliczyć, że jestem świadomym Aspergerem od lat 5. Ale oprócz tego, że zdiagnozowano u mnie Aspergera, to właściwie niczym zwykłym się nie różnię od innych ludzi, natomiast różnię się pewnymi rzeczami niezwykłymi, które czynią ze mnie swojego rodzaju ekscentrykiem. Na przykład fakt, że komunikacja ze mną jest dosyć charakterystyczna. Chcesz się ze mną dogadać? Używaj precyzyjnego języka. Jeżeli nie będziesz używał precyzyjnego języka, wówczas nasza komunikacja pozostawi wiele do życzenia. Stąd też nie każda osoba, którą spotkałem w życiu, pozostała ze mną, czy też w moim otoczeniu, gdyż tak naprawdę nie z każdym potrafię się dogadać, o czym wiedzą moi znajomi i moi najbliżsi, którzy regularnie przeklinają mnie, a raczej komunikację ze mną, w tym również moja szanowna, kochana partnerka. Jestem rozwodnikiem, mam żonę, byłą żonę, która akurat pewnych rzeczy, które mnie dotyczą, nie wytrzymała, a ja również nie wytrzymałem w niej. Tak się zdarza. Z naszego związku pozostała dwójka dzieci, wspaniałych dzieci, którymi się zajmujemy. Ona bardzo je kocha, ja je bardzo kocham i w ten sposób sobie biegniemy przez życie. Czasami stajemy ze sobą w większym konflikcie, a czasami w mniejszym, bo przecież łączy nas jedno, ogromna miłość do naszych dzieci. Oprócz tego, że jestem Aspergerem, co po mnie bardziej widać, jestem dużo bardziej niż Aspergerem, jestem ojcem. Asperger to taka rzecz, której nie widać u dorosłych osób. Ja Wam to pokazuję, staram się Wam to nakreślić, ale tego na pierwszy rzut oka, umówmy się, nie widać. Jak sobie idę ulicą, chodnikiem, to nikt nie wie, że mam zespół Aspergera. W pracy najczęściej też nie wiedzą tego, dopóki tego nie powiem. Co czyni mnie Aspergerem? Czyni mnie kilka rzeczy. Po pierwsze, fakt, o którym już Wam mówiłem, że mam problemy komunikacyjne, a raczej inni mają problemy komunikacyjne ze mną, gdyż najlepiej porozumiewać się ze mną za pomocą podmiotu, orzeczenia, instrukcji, pytań, czyli takiej mowy bardzo precyzyjnej, mowy książkowej. Dodam, że język prawniczy też nie zawsze jest logiczny. Jeżeli jest prawo dobrze ułożone, to wszystko jest w porządku, wszystko wiadomo, jeżeli nie, również ja mam z tym problem, żeby ktoś mi to wytłumaczył. Mam też zainteresowania, takie, któremu jestem w stanie oddać się bez reszty. Największego fisia mam na punkcie motoryzacji. Samochody są moją pasją. Od momentu, kiedy od roku 94 właściwie są moją pasją. W roku 99 zrobiłem prawo jazdy. W tym roku mija 20 rok posiadania przeze mnie prawa jazdy. Przejechałem 500 000 kilometrów, mimo że nie poruszam się samochodem zawodowo. Miałem w swoim życiu 10 samochodów. W tej chwili mam samochód 10. I dla mnie samochód jest sprawą ważniejszą nawet niż luksusowa willa, dom, mieszkanie. Dla mnie wystarczy kącik, gdzie mogę się położyć, materacyk, ciepełka trochę, rano śniadanko i kawka. O, coś się zjebało. To się wytnie. Cholera jasna. O, tak sobie będziemy trzymali. Będę mówił dalej, bo mi się statyw. Widać.
Dobra. Statyw mi się załatwił. O. Widać? Widać. Moja inteligencja jest w normie. A raczej powyżej normy. Moje IQ to 135. Nie lubię ludzi, którzy mają IQ wysokie. O wiele łatwiej mi rozmawiać z ludźmi, którzy mają niższe IQ, ponieważ jestem osobą towarzyską. Mam znajomych, mam dużo ludzi wokół siebie i wierzcie mi, o wiele łatwiej rozmawia się z ludźmi, którzy mają niższe IQ. Nie ode mnie, w ogóle. Tak? Dodam wam, że moje IQ prawdopodobnie już jest niższe niż 135, bo od kiedy to robiłem, minęło sporo ładnych lat, podczas których sam o sobie czuję, że jestem już znacznie głupszy niż kiedyś. Jak zarabiam pieniądze? Zarabiam pieniądze ucząc, spotykając się z ludźmi na konsultacjach psychologicznych, na szkoleniach, na wyższej uczelni, gdzie uczę przedmiotów, ogólnie mówiąc, psychologicznych. Psychologia różnych rzeczy, z którymi się spotykamy na co dzień. Uczę również w szkołach różnego rodzaju nauczycieli, dyrekcje, psychologów, pedagogów, jak obchodzić się z ludźmi z zespołem Aspergera, konkretnie mówiąc z uczniami z zespołem Aspergera. Tak jak wam mówiłem, mój starszy synek ma zespół Aspergera, mój młodszy synek zespołu Aspergera nie ma, jest osobą neurotypową. Ze względu właśnie na te różnice i na Aspergera zrezygnowałem w modelu wychowawczym, jaki stosuję wobec dzieci, z kar i nagród. Świadomie. Również dlatego, że... Przepraszam, zimno jest, tak? Mamy 4 stopnie Celsjusza. Napiję się gorącej kawki. Zrezygnowałem z nagradzania i karania ze względu na ograniczony czas, którym spędzam z dziećmi po rozwodzie. Spędzam z dziećmi tylko 47% czasu w roku, połowę świąt, połowę wakacji, a w normalnym roku spędzam z dziećmi środy, czwartki i piątki pierwszego tygodnia, znaczy w środę po szkole je zabieram do siebie, a w piątki rano odwożę do szkoły. Drugiego tygodnia natomiast spędzam z dziećmi od środy do niedzieli wieczór, kiedy dzieci odwożę do mamy. Mam to szczęście, że moja szanowna była małżonka zgodziła się na taki obrót rzeczy, pozwoliła nam spotykać się w ten sposób. Chwała jej za to, jest bardzo, bardzo dobrą mamą, że w taki właśnie sposób pozwoliła nam kontakt uprawiać. Znaczy pozwoliła, no zaakceptowała to, tak? To jest ważna różnica, bo ona nie miała co pozwalać, to sąd określa. Natomiast ona zaakceptowała ten stan rzeczy i chwała ci za to, że tak dbasz o nasze wzajemne relacje pomiędzy ojcem a synkami. Nie stosuję kar i nagród, bo szkoda mi czasu, tak jak wam mówiłem. Stosowanie kar wymaga niestety czasem kilkudziesięciu minut, czasem kilku godzin w przypadku Aspergera dojścia do siebie, wybaczenia, przeproszenia, pogodzenia się z pewnymi faktami. Znacznie lepiej sprawdza się model, w którym po prostu z dziećmi rozmawiam. Nie, że je ukażę, tylko co jest dobre, a co jest złe. Co przeskrobały i co trzeba zrobić na przyszłość. Dlaczego przeskrobały? Co czuły? Co by chciały? To są dla mnie kluczowe pytania, które zawsze zadaję dzieciom. Jest to model wychowawczy, do którego zachęcam wszystkich tych, którzy chcecie zbudować z dziećmi trwały, fantastyczny, bliski, spójny związek. Dużo rozmawiam z dziećmi i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które robię i chciałbym, żeby wszyscy rodzice, tak nieskromnie powiem, rozmawiali ze swoimi dziećmi tyle, ile ja rozmawiam ze swoimi. Więc to... O! Znowu się zrąbało. Więc to jest dla mnie i dla was kluczowa informacja na dzisiaj. Czym jest zespół Aspergera, jak się objawia, możecie przeczytać sobie. Ale każdy z nas, każdy z Aspergerów jest inny. Ja jestem inny niż mój synek.
I mimo, że łączą nas pewne rzeczy, to dużo rzeczy nas dzieli. Przykład. Mój starszy synek ma niedowrażliwość na bodźce dotykowe, stąd też lubi być przytulany, głaskany, tarmoszony, uściski, tego typu rzeczy. Ja też lubię, ale ja jestem bardziej wrażliwy. Tak, moja skóra, dotyk wobec mnie, już do tego ma dostęp znacznie mniejsze grono ludzi. I tak sobie żyjemy w tym świecie, w naszym na dworze 4 stopnie. Temperatura nie chce się podnieść. A materiał filmowy, który dzisiaj chciałem Wam przedstawić, krótko o sobie, też się kończy. Mam nadzieję, że zwłaszcza dla nowych telewidzów, dla nowych czytelników, to będzie ciekawe. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, piszcie w komentarzach. Nie mam pojęcia, jakie rzeczy mogłyby interesować nowych ludzi, nowych czytelników. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, piszcie. Jeżeli nie macie żadnych pytań, ja będę nakręcał filmiki o tym, co uważam za słuszne, czyli o młodości, o seksie tego typu osób, o potrzebach, o problemach zawodowych, o problemach w związku i o tym, jak prowadzić takich uczniów czy takie dzieci. Na razie to wszystko. Dziękuję bardzo. Idę do lasu. Cześć.